witamy w Szumilesie. Dzisiaj pierwszy odcinek, z którego możecie się dowiedzieć czegoś na temat budownictwa z gliny i słomy, czyli potocznie nazywanego strawbale. Taki odcinek, który mam nadzieję przybliży Wam literaturę i możliwości, jakie można wykorzystać, żeby się w ogóle tej technologii nauczyć. Może część z Was nie wie, co to za technologia, dlatego przygotowałem dla Was, zapisałem scenariusz, bo mi kobieta kazała, bo ja to lubię tak na żywioł, ale może i to lepiej faktycznie spisać. Będę sobie czytał to, co dla Was napisałem, a potem ewentualnie tłumaczył, jeśli uznam, że coś tam za mało dopisałem. Teoria. Gernot Minkey i Benjamin Crick napisali podręcznik budowania z kostek słomy. Tak on wygląda. Fundacja Cohabitat go przetłumaczyła, wydała go na rynek polski. Zawiera najważniejsze informacje na temat budowania w technologii strawbale, zarówno z użyciem szkieletu drewnianego, jak i w technologii samonośnych kostek słomy, bo taka też jest. Jest też glina lekka, na przykład też coś tam jest o niej napisane. Są ilustracje i rysunki. Zawiera też trochę obliczeń i statystyk nie do końca potrzebnych zwykłym ludziom. No, ciężko mi będzie tak pokazać tutaj, ale są różne etapy, właśnie zdjęcia, opisy i dosyć prosto jest to opisane. Tutaj różne rysunki, które przedstawiają, jak się powinno zaprojektować czy budować. No, różne rzeczy, jak parapety osadzać przy oknach. No, generalnie kompendium wiedzy, która jest, uważam, naprawdę przeze mnie jest polecana w 100%, żeby to kupić. To jest najważniejszy podręcznik, jeżeli ktoś buduje oczywiście w technologii strawbale. Drugi podręcznik budowania z gliny, też sobie kupiliśmy, też autorstwa Gernota Minkey, też wydany przez Fundację Cohabitat, wszystko to samo. Zawiera informacje o tym, jak budować z samej gliny. Można wykorzystać to do budowy na przykład ścianki z cegły niewypalanej lub do wykończenia gliną pieca. Tu jest dużo jakby tekstu do czytania. Są różne wykresy, są różne ryciny. Tutaj można sobie pooglądać jakieś, jak to wyglądają różne maszyny do gliny. Jest trochę zdjęć różnych, takich trochę ze starych czasów, takich o kiełbas. Można budować różne fajne rzeczy, piękne. No, jest trochę zdjęć takich z nowoczesnego budownictwa. Też warto mieć taki podręcznik. Trzeci podręcznik. Podręcznik tynkowania gliną i wapnem. Autorstwa Irmela Fromme i Uta Herz. Nie mam pojęcia, czy dobrze przeczytałem, ale trudno. Zawiera bardziej szczegółowe informacje o tynkach glinianych i wapiennych. Podręcznik numer 1, czyli budowania z kostek słomy, też ma dział o tynkowaniu gliną i takie totalne podstawy tam się znajdzie. Tu jest bardziej rozbudowane to i można to zrobić lepiej, zapoznać się. To wszystko zależy od tego, jak się czujecie na siłach po przeczytaniu pierwszego podręcznika, czy macie jakieś szczególne wymogi, żeby było dodatkowo coś pięknie, a nie tak standardowo. Podręczniki głównie można kupić przez stronę Fundacji Cohabitat. Tam można poczytać o tych podręcznikach, można zobaczyć ich fragmenty, dosyć duże, i można je też tam zamówić. Ostatnio jest coraz częściej możliwe to, że można od razu zamówić i oni tam raz w tygodniu mniej więcej wysyłają te podręczniki. Kosztują od 100 do 140 zł. Co do książek czy artykułów, jest kilka pozycji dosyć starych. Jeśli nie ma opcji ich kupić czy wypożyczyć, to może są dostępne w PDF-ie. Coraz częściej normalnie są udostępniane na jakichś zasadach, nie wiem, open source czy czegoś. Sekundę, bo od tego czytania głowa mi wyschła. Podaję tytuły. Budownictwo wiejskie. Nie wiem, kto napisał, taki mam artykuł gdzieś tam z internetu. Kolejny. Budujemy sami. Autorstwa Lipowskiego. Następne. Budujemy sami. Budynki z płyt słomianych i trzcinowych. Pan Chrzanowski napisał. Dom z gliny lekkiej. Chyła i kupiec Chyła. Rozumiem, że mąż i żona. Chyba. Jak samemu zbudować domek z gliny? Grąbczewska. Dom z gliny. Artykuł z Muratora. Architektura ziemi.
Tradycja i współczesność. Teresa Kelm. Uwarunkowania przestrzenne, możliwości wykorzystania lokalnych zasobów złóż gliny oraz słomy dla celu budownictwa w województwie łódzkim. To jest tytuł. Miejscowe materiały budowlane. Zdzisław Witerbski. Z gliny zbudowany własny dom. Nie wiem, kto napisał. Jak samemu zbudować z gliny tani, zdrowy i trwały budynek mieszkalny lub gospodarczy. I ostatnie, które ja mam. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o glinie, a boicie się zapytać. Pan Kołakowski. Są to materiały dla wnikliwych. Na kanale YouTube Kohabitatu można obejrzeć kilka tak zwanych webinarów. Kiedyś to nie nazywało webinar, tylko webinarium. Może jeszcze taka być nazwa. Czyli wykładów na temat naturalnego budownictwa. Może są organizowane nowe, w których warto wziąć udział. Na YouTubie faktycznie są zapisy z tych tak zwanych webinarów tematyczne. Dokładnych tytułów nie pamiętam, ale wystarczy, że wejdziecie sobie na stronę ich, wejdziecie w zakładkę filmy i tam znajdziecie bardzo łatwo wykłady. Warto jednak poświęcić te półtorej godziny, nastawić się optymistycznie i zrobić sobie herbatkę. Słuchać, robić notatki w wyszukiwarce, Google'ach, czy tam jakie macie wyszukiwarkę. Trzeba wpisywać frazy, na przykład dom z gliny i słomy i tym podobne. Można wpisywać też straw bale. Coraz częściej są tam pod straw bale'em, pod tą nazwą są materiały w języku polskim, ale jest też dużo w języku angielskim. Można tam znaleźć kilka filmów, które wyjaśniają, co to za technologia. Filmów i nie tylko. Są artykuły, coraz więcej inwestorów prowadzi swoje kanały na YouTube i strony na Facebooku, na których to zamieszczają filmy i fotoreportaże instruktażowe czy typowo dokumentalne. Powiem o wizytach u właścicieli domów z gliny i słomy. To jest najfajniejsza rzecz dla mnie. Właściciele domów w technologii straw bale w większości to ludzie bardzo gościnni. Z przyjemnością zaproszą do siebie, was do siebie. Telefony czy maile można znaleźć w internecie. Później gospodarze często dają kontakt do kolejnych ludzi z takimi domami. Okazuje się nieraz, że tych domów w okolicy jest kilka. My w promieniu 15-30 km zwiedziliśmy od miejsca zamieszkania, w którym zamieszkaliśmy jakiś czas temu i w ogóle nikogo nie znaliśmy. Tak tutaj żeśmy poznali naprawdę ileś tam domów i ludzi bardzo sympatycznych. Większość tych ludzi lubi się pochwalić tymi swoimi domami. Każdy ma inny ten dom trochę. No oczywiście trzeba się dopasować do grafiku. No wiadomo, że codziennie nie można sobie do nich przyjeżdżać na wycieczki. To jak się zgodzą na to, to was zaproszą. Należy przywieźć ciasto. Koniecznie. Dobre. Ciasto. Jeżeli ktoś wam pozwala na to, róbcie zdjęcia wszystkiego. Ja o tym powiem przy warsztatach jeszcze, ale naprawdę to się później przydaje. Niektórzy nie chwalą się domem i nie unikają kontaktu, bo po prostu nie każdy nas musi przyjmować i trzeba to zrozumieć, że nie każdy chce, nie każdy buduje ten dom po to, żeby się nim chwalić, tylko żeby w nim mieszkać, więc jeżeli ktoś nam odmawia wizyty, to nie należy się z nim kłócić i denerwować na niego, tylko po prostu przyjąć to do wiadomości i szukać innych możliwości. Warto zapytać tych właścicieli tych domów, czy mogą nam projekt pokazać. O ty w dupę! Jakie gorące! Na przykład widzieliśmy, że jeden facet w projekcie miał narysowany dom, taki szkielet, każdą kostkę słomy wypisał, czy jest duża, czy mała, czy co, ile potrzeba takich kostek, ile takich. I to bardzo fajne. Inni na przykład architekci w ogóle nie liczą kostek słomy. Nawet twierdzą, że to kupię. Dla nich to jest chwila, bo oni to robią szybciutko. A dla was to jest dużo pracy, żebyście myśleli, a może tyle, a może jak się skompresuje, to wejdzie więcej. Jak macie napisane, że 300 kostek takich, 300 takich i 50 takich, to sobie zamawiacie tam, nie wiem, 20% więcej i wiecie, że wam powinno to wystarczyć, nie? Także warto te projekty na nie zerknąć, bo jeden projekt widzieliśmy, to był cieńszy niż ta książka, sporo cieńszy, a my na przykład dostaliśmy projekt taki. I to nie znaczy, że nasz jest lepszy, wcale. Kolejny temat ważny,
chyba najważniejszy w ogóle ze wszystkich. Kurde, mam nadzieję, że ostygło. Jest lepiej. Warsztaty i wolontariat. Najpierw opiszę wolontariat. Oczywiście to może przybierać różne formy. Ja opisuję to, co myśmy przeżyli. Może ktoś ma inne odczucia, niech też podpisuje się pod filmem, skomentujcie, podajcie jakieś źródła dla kolejnych odbiorców, może im się to przydać. Wolontariat. Można zadzwonić do wykonawców domów ze słomy i zapytać ich o możliwość podjechania na budowę. Można załapać się na ciekawe prace. Czasami właściciele domów, tak jak my, też będą ogłaszali różne spotkania, będziemy mówić o warsztatach, wolontariacie czy o innych rzeczach, zobaczymy jeszcze, jaką to formę przybierze. Pracujemy za darmo, w zamian za możliwość podpatrywania technologii i różnych rozwiązań. Należy zadawać pytań mało, ale celnych, ważnych pytań. Warto sporo popracować, aby wykonawca domu nie miał do nas żalu, że przyszliśmy tylko podglądać. No nie należy właśnie przychodzić tylko po to, jak taki żul. Zresztą im więcej pracujemy, tym więcej się uczymy na budowie. Należy porobić jak najwięcej zdjęć, ogólnych zdjęć, detali, wszystkiego, co się da. Nawet tego, co dzieje się dookoła domu. Można dzięki temu przypomnieć sobie, jak był przygotowany plac budowy. Tak, ja robiłem dużo zdjęcia i tak za mało. Ja z każdej budowy przywoziłem kilkaset zdjęć. I architekci, i wykonawcy, każdy ma jakieś tam swoje... motylek. Żółty. Fajnie, życie się budzi na działce. I w lesie dookoła. Każdy ma jakieś swoje rozwiązania. I teraz trzeba sobie wymyśleć, samemu najlepiej, co nam się podoba najbardziej. Warsztaty. Bardzo ważna rzecz praktyczna. Organizowane w różnej formie. Może to być typowa nauka za kasę, czyli warsztaty, trwające zwykle nie więcej niż 2 dni lub często 1. Takie warsztaty mają ograniczoną liczbę osób, zazwyczaj do 10, może 15 osób. Kosztują tak 300-500 zł mniej więcej. Mają... na warsztatach są przygotowane materiały dla każdego z osobna. To jest taki typowy warsztat naukowy, nie w praktyce na budowie, tylko faktycznie jedziecie się tam tylko uczyć za kasę i możecie wymagać wielu różnych rzeczy. Na przykład tematy są, załóżmy, tynki ozdobne, tynki wapienne, wykończeniowe, czy na przykład Tedelakt, to sobie wpiszcie Tedelakt w internecie, już się nie będę rozpisywał na ten temat. Ja polecam bardzo drugą formę warsztatów. Drugą formą warsztatów jest praca na budowie. Warsztaty trwają zazwyczaj 3-4 dni. Zbiera się trochę więcej ludzi zazwyczaj, to powiedzmy tak między 10 a 30 osób. Warsztaty polegają na pracy podczas budowy jednego z domów w technologii Strawbail. Jest tam osoba kierująca pracami. Koszt to zwykle do 100 zł. Już jest starość. Zwykle nie ma na takich budowach jakichś szczególnych noclegów. Jest, można postawić sobie namiot, jest jakiś tam kibelek, jedzenie przy kuchni polowej. Czasami jest jakiś prysznic, ale nie zawsze jest gdzie się umyć. Czasami bierze się po prostu wodę z jakiejś konewki, pyk na łeb i czysty człowiek. Nie warto się nastawiać, że podczas jednych warsztatów pozna się wszystko. Lepiej nastawić się, że raz będzie to słomowanie, a drugi raz tylko tynki gliniane na przykład. Warto pojechać na warsztaty w różne miejsca i do różnych wykonawców. My zwiedziliśmy wiele różnych miejsc, poznaliśmy kilku wykonawców, kilku architektów, kilku inwestorów. Każda budowa wygląda trochę inaczej. Polecam kilka kanałów na YouTubie, na Facebooku i w ogóle stron internetowych. Fundacja Kohabitat, no to jest jakby oczywista sprawa, od nich na dużą skalę się to zaczęło. Mają te książki, mają jakieś tam artykuły na stronie, filmiki różne, organizują, teraz to się chyba nazywa Lato Twórców. Tam się jedzie na wakacje, podczas których się pracuje, zdobywa wiedzę. To chyba dosyć fajna sprawa, więc warto się z tą fundacją obeznać. OSBN, następna rzecz, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego. Zbiera tych wszystkich wykonawców, tych, co mają coś do powiedzenia na temat tego budownictwa i w nim działają. Są ludzie, którzy
tworzą grupy, jeżdżą po budowach, konsultują, że ten zbudował tak, ten inaczej. No i generalnie zdobywają wiedzę, też się nią dzielą na stronie, czy gdzieś tam w jakichś artykułach. Kolejna rzecz, tu muszę bardzo polecić i podziękować pana Ryszarda Bilińskiego, który założył firmę Biotika. Na Facebooku można ją znaleźć. Bardzo chciałbym podziękować, bo aż mi jest głupio, wielokrotnie nam radził coś przez telefon. Polecamy, bo człowiek ma dużą wiedzę i też jest takim sympatycznym facetem, który potrafi doradzić. Na przykład byliśmy tam właśnie też na budowie, w wolontariacie. 2 dni żeśmy sobie pracowali i bardzo było sympatycznie. Co dalej? Ekodama. Pani architekt, z którą nie mam nic wspólnego, ale widzę, że chyba sobie świetnie radzi i warto się do niej zgłosić po projekt takiego domu, czy też może po jakieś inne informacje. Wiem, że jest znaną osobą. Pan Jacek Gałązka, architekt. Jest to chyba najbardziej sławny architekt w Polsce, jeśli chodzi o to budownictwo. Możecie sobie wejść na jego stronę, zobaczyć, jakie akurat pan Jacek projektuje domy. No, można tam trochę poczytać, zobaczyć takie projekty indywidualne czy projekty katalogowe. Może kogoś coś natchnie, może ktoś skorzysta z usług pana Jacka. W każdym razie mówię o tym. Strona na Facebooku Słomiany Dom, strona 7 Wierzb. To są dwie strony. Takie jakieś chyba dosyć nowe, nie wiem, z rok, dwa mają, nie mam pojęcia. Wcześniej o nich nie słyszałem, ale widzę, że coraz więcej jakichś różnych ciekawych informacji tam się pojawia, można czerpać. Słoma w mieście, strona na Facebooku. To chyba taka jedna z najsławniejszych stron inwestorskich. Wpiszcie sobie, na pewno zobaczycie, tam pan występował nawet w telewizji, opowiadał o tym, dosyć ciekawe zdjęcia. Teraz założył grupę i tam będzie można sobie poczytać różne... No, różne tam wpisy. Strobel Stachlew. Pozdrawiamy serdecznie. Strona już tam teraz taka niezbyt aktywna, bo już dom wybudowany i nie chce się im chyba prowadzić dalej. Aczkolwiek jest trochę zdjęć, jakiś tam filmik, coś tam można ciekawego znaleźć. Polecamy. Strobel Poniatowice. Nie do końca znam, ale wiem, że też można coś tam znaleźć. Budownictwo naturalne. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, autorem jest chyba Piotr Soboń, człowiek zaangażowany chyba i można tam parę projektów sobie obejrzeć u niego na stronie. Chyba też robią warsztaty. Osada Słomiany Zapał. Z tego, co ja kojarzę, bo nie znam, ale tam dosyć często organizują właśnie spotkania takie warsztatowe i tam się jedzie na kilka dni. No, warsztaty. Strona Earthheart. Earthheart, jak rozumiem, ziemia, serce. Chyba. Dużo rzeczy zamieszczają. Polecam. Moja lektura mi uciekła. Strona Ekocentrycy. Jeśli dobrze kojarzę, to mają też projekty. No i zajrzyjcie, poczytajcie. Fundacja Kreatywna. Można znaleźć na Facebooku. Zamieszczają w sezonie letnim. Zamieszczają informacje i organizują właśnie warsztaty na przykład. Więc warto też sobie polubić tę stronę, zajrzeć tam, bo ogólnie jest fajna. Fajne rzeczy dla dzieci można tam znaleźć. Kreatywne, jak sama nazwa wskazuje, ale no też na warsztaty. Byliśmy na kilku warsztatach, kilku budowach. Super. Można tam zajrzeć naprawdę. Dobry Dom, Moritz Reichert. Przepraszam pana Moritza, jeśli źle powiedziałem. To jest taki pan i taka firma, która buduje domy z prefabrykatów tak zwanych, czyli oni takie ściany już gotowe jakby przywożą na budowę i z nich składają dom, jeśli dobrze zrozumiałem całą tę technologię. Zajrzyjcie sobie tam. No i wisienka na torcie, strona W Szumilesie. Chodzę w dresie. Dobra, z poezją to tam gorzej, ale dlaczego zachęcam do tej naszej strony? Ponieważ my tu będziemy pokazywali z perspektywy inwestora te wszystkie rzeczy
i będziemy różne rzeczy radzić. Kolejnym filmem, może nie następnym, ale jakimś tam kolejnym, będziemy też omawiać narzędzia, jakie są potrzebne przy budowie takiego domu, bo różnią się trochę od narzędzi podczas budowy takich domów, że tak powiem, pospolitych. Więc będziemy starać się udostępniać różne informacje z naszej budowy, jak również takie rzeczy jak dzisiaj, co mi przyszło do głowy, żeby wam trochę opowiedzieć o tym, skąd brać wiedzę. Mam nadzieję, że was bardzo nie zanudziłem. Zachęcam też was bardzo, jeżeli możecie, na Facebooku, jak wejdziecie na stronę w Szumilesie, polubicie ją, będziecie gdzieś z prawej strony mieli taki przycisk zaproś znajomych. Klikacie tam i możecie swoich znajomych pozapraszać na stronę. My nie zarabiamy na tym żadnych pieniędzy, my nie mamy z tego jakiejś sławy i splendoru. Chodzi nam o to, że my będziemy się dzielić z wami wiedzą, ale będziemy też was zapraszać do nas na budowę, ponieważ nas nie stać jest na to, żeby sobie tak wziąć budowlańców jakiś. I będziemy próbowali korzystać z waszej też pomocy, czyli zaprosimy was na warsztaty, coś wam pokażemy, pouczymy was, wy w zamian dla nas troszeczkę pomożecie nam na budowie i im więcej nas jest, tym jest większa szansa, żeby w ogóle to zorganizować. No jak będzie nas malutko, no to co, no to się dupa z tego wyjdzie. Postaramy się nagrywać filmy krótkie i treściwe. Ale to jest jeden z pierwszych, to się musiałem nagadać, więc już nie będę pierdzielił dalej. Siemanko, na razie, powodzonka. W zdobywaniu wiedzy, nara.